Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: bluźnisz, dlatego że powiedziałem: jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. O tym, jakimi jesteśmy ludźmi, dobrymi czy złymi, mówią nam nasze czyny. Dobrzy ludzie czynią dobro, a źli zło. Aby zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus, wystarczy się przypatrzeć Jego czynom. Nie znajdziemy tam ani jednego złego. Wszystko, co czynił Jezus, było bardzo dobre. A czy w Księdze Rodzaju nie czytamy słów, że wszystko, co uczynił Bóg, było bardzo dobre? Jeśli więc dzieła Chrystusa są podobne, a nawet tożsame z dziełami Boga Ojca, to dlaczego tak trudno jest ludziom uznać w Jezusie Syna Bożego? Jeśli Chrystus mówi o sobie, że jest Synem Bożym, a Jego czyny potwierdzają, że jest prawdomówny i zawsze czyni dobro, to dlaczego w sercach tak wielu ludzi ciągle pojawiają się wątpliwości? Czyż nie jest to kąkol, który na glebę naszych serc sieje nieprzyjaciel Boga? Nie dajmy się zwieść. Jezus jest prawdziwym Bogiem, a my jesteśmy Jego braćmi i siostrami, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Zbliżajmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy mogli otrzymać obiecane nam dziedzictwo Królestwa Bożego. Uwierzmy nie tylko Jezusowi, ale również w Jezusa. Przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela jest bramą zbawienia. Nikt nie może osiągnąć zbawienia, przechodząc inną drogą i wchodząc inną bramą. Tylko w Jezusie jest zbawienie świata.